Witajcie, drodzy widzowie! Jest pewne chińskie przysłowie, które brzmi... I w sumie to nie mam zielonego pojęcia, co ono oznacza. Jest natomiast takie inne, polskie już przysłowie, które mówi, że każdy ma swoje 5 minut w życiu. I właśnie dzisiaj ja, czyli redaktor naczelny Borbob TV, opowiem wam o ludziach, którzy na naszym rodzimym internetowym podwórku mieli już właśnie swoje 5 minut. Zatem, panie i panowie, ludzie i ludziska, drogie bobry, świstaki oraz sprzedawcy hot dogów z GTA San Andreas, zapraszam was na 10 największych hitów Polski. Internetu. 10. Siema Eniu. Siema Eniu to filmik, który został wrzucony na YouTube w styczniu 2008 roku, czyli 9 lat temu. Ale o czym prawi owe dzieło? Otóż jest sobie Murzyn, który zarąbał się jak, bo w końcu jest ciężka impreza w akademiku. Po czym powtarza różne polskie zwroty, które podrzucam z pełną premedytacją stojący za kamerą człowiek, którego tożsamość jest zagadką po dziś dzień. Dlaczego to był taki hit? Jakim cudem osiągnął ponad 5 milionów wyświetleń? Być może to pozytywna energia wypływająca z bohatera filmiku przyciągnęła tylu widzów. 9. Sonda. Powiedzcie mi, czy często się śmiejecie? Otóż bohater tego filmu uśmiecha się w bardzo ciekawej sytuacji, a mianowicie... A proszę, z czego się pan śmieje najczęściej? Jakby ja narodzeń upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Niektórym to wiele do szczęścia nie trzeba. Swoją drogą, wyobraźcie sobie, co musiała myśleć pani przeprowadzająca tę sondę, gdy otrzymała tak niespodziewaną odpowiedź. 8. Jaki debil. Rok 2007. Jest to chyba jeden z największych hitów początków YouTube'a w Polsce. Ale o czym on prawi? Otóż pewien młodzieniec w szkole, na sali gimnastycznej chyba, postanowił wyruszyć do świata magii, więc rozbiegł się celem wbiegnięcia w niewidzialną ścianę, lecz niestety spóźnił się na pociąg do Hogwartu i przywalił na płask całym ciałem w ścianę. I koniec. Film trwa zaledwie kilka sekund, a zna go chyba cały polski internet. Jednak największą tajemnicą świata jest, co tak naprawdę mówi ten gościu, zanim zaczął biec. 7. Co to kurwa jest? Tak. Już sam tytuł sugeruje, że będzie hit i na pewno hit polskiego internetu. Otóż dwójka kierowców rajdowych napotyka na swojej drodze przeszkodę. W postaci jakiegoś tira, ciężarówki, pick-upa, no nie wiem, nie znam się, nie jestem kicksterem. W każdym razie, jeden z nich po ujrzeniu niespodziewanego obiektu na drodze, delikatnie wkurzył się i wyrzekł... Niby proste zdanie, ale ton oraz barwa głosu tego pana sprawił, że zdanie to już na zawsze zostanie legendarnym polskim memem. 6. Upierdolony stół Durczoka. Czy zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje poza kamerą w telewizyjnym studio? No cóż, Kamil Durczok miał na tyle dużego pecha, że w jego studio nikt za bardzo nie zajmował się sprzątaniem, no i stół był bardzo brudny. Na tyle brudny, że Kamil nie wytrzymał i rzucił 1, 2 czy 10 przekleństwami za dużo, no ale wiecie, każdy jest człowiekiem, Durczok przeprosił potem, a my dostaliśmy solidny hicior, z którego każdy cisnął bekę w 2009 roku. 5. Ale urwał! Czasami bywa tak, że najzwyklejszy filmik na świecie, okraszony bądź co bądź dość specyficznym komentarzem, może stać się hitem. I tak właśnie było z Ale Urwał, gdzie pewien jegomość komentuje z niezwykłą gracją ciężką sytuację oblodzonych dróg, gdzie co chwilę dochodziło do małych stuczek. Jednak ani razu nie używa słowa uderzać, stuknąć, tylko zamiast tego mówi... Urwał. Co to znaczy urwać? Jak można to zdefiniować w słowniku polskim? Tego nie wie nikt. Jednak fakt faktem, że urwany samochód powinien lepiej stanąć. 4. Mol książkowy. Proszę mi powiedzieć, drodzy widzowie, czy lubicie czytać książki? Bohater tego filmu najwyraźniej zaczytuje się w kilka lektur jednocześnie całymi dniami. Widać to po skomplikowanej fleksji oraz konstrukcji zdań oraz logice wypowiedzi. Tych lepszych lektur, lepszych takich znanych aktorów. Pisarzy. Swoją drogą, a wy jakich aktorów książek najbardziej polecacie? 3. Jak pan spędził wakacje? Choć filmik ten znany jest raczej jako... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Pan ten stał się memem, przerażająco krótkim czasie. Zresztą nie ma czemu się dziwić. W końcu jego aparycja, wąsik, do tego ten głos, no po prostu nie da się nagrać czegoś takiego i nie stać się gwiazdą internetu. Swoją drogą, ostatnio wykładowcy spytali moją grupę, czy mogą być 4 kolokwia w jednym tygodniu. No i powiem wam, że no... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. 2. Czarna kawa. Filmy Quentina Tarantino to według mnie zawsze jest majstersztyk. Ale ta przeróbka sławetnej sceny z Pulp Fiction przechodzi wszelkie normy czy przepisy BHP. Pyszna kawa, bardzo pyszna kawa. Z
wspaniała toaleta i wspaniałe ręczniczki z McDonalda. Niespełna 10 lat temu, kiedy nie każdy na podwórku jeszcze miał swój własny internet, przeróbka ta robiła furorę wśród podstawówki. Taką furorę, że nosiliśmy ją sobie na płytach CD. Warto zwrócić uwagę na głos osoby, która stworzyła ten filmik. Coś tak pięknego i idealnie pasującego do tej sceny rzadko można zobaczyć. I jeden. Amelinium. Co to jest amelinium? Cóż to za mityczna substancja, której nie pomalujesz? Czy w grę wchodzą tutaj kosmici, Illuminati i inne tego typu akcje? Czy może po prostu specjalista z filmiku naoglądał się za dużo X-Menów i stworzył z połączenia aluminium i adamantium nową, najpotężniejszą substancję we wszechświecie, tak zwane amelinium? Co to jest? Amelinowe, no co ty robię? Jakie? Amelinowe, no dobra. A co to jest? Gdyby Wolverine miał kości z amelinium, to sam Magneto mógłby mu co najwyżej podskoczyć, bo amelinium nie tylko nie pomalujesz, ale też nie przyczepi się do niego żaden magnes. I to wszystko na dzisiaj. Ja serdecznie was zapraszam do subskrypcji mojego kanału Borbob TV. Macie tutaj jakąś anotację gdzieś z boku. No i życzę wszystkim miłego dnia i mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia i pozdrawiam.